będzie więcej, chyba nas nie będzie. Część z Państwa przewróciły służby specjalizujące się w przechwytywaniu ludzi niebezpiecznych dla Państwa jego ustroju. Myślę tutaj o takim rodzaju presji psychicznej, która zniechęca do pokonywania koridorów. Myśmy od rana próbowali wjechać tutaj ze sprzętem. W końcu po obwąchaniu, przejrzeniu lusterkami, podwozi naszych samochodów. Udało się. Ale w ostatnich dniach. To nie jest prawdą, że państwo przeszkadza obywatelom wykonywać swoje obowiązki. Ale czasami jednak to robi. Jan Kondrak się nazywam, nie wiem, czy to już mówiłem, ale ja bardzo lubię powtarzać te frazę, bo nikt poza mną z takim wdziękiem nie wypowiada tych usług. Ja wymyśliłem projekt Galerii Postaci po to, aby przybliżać Państwu dokonania, wybitne dokonania. Już to ludzi z Lubelszczyzny, bądź związanych z Lubelszczyzną, albo osób, które są tak utalentowane, że z pewnością tych dokonań naprzynoszą bardzo wiele Lubinowi, Lubelszczyźnie, a przede wszystkim sobie. Więc Galeria Postaci jest to miejsce do prezentowania ludzi o podwyższonym znaku jakości intelektualnej. Czasami dochodzą do tego jakieś wyjątkowe kwestie moralne związane z tymi osobami, które prezentujemy tutaj. To jest drugi rok, trwa ta akcja. W tym roku korzystamy ze specjalnego funduszu miejskiego miasta Lublina, tworzonego na uczczenie jubileuszu 700-lecia nadania praw magdeburskich naszemu miastu Lublinowi. Fundacja nazywa się Tutti. Ja jestem członkiem zarządu tej fundacji. I to są rzeczy, które należy powiedzieć w takich razach. A teraz już będziemy mówić o rzeczach mądrych i przyjemnych. Zanim usłyszycie Państwo jakikolwiek dźwięk, jakiekolwiek słowo, musimy się dobrze nastroić duchowo, musimy tę salę nastroić. I w tym celu napisałem taką, wymyśliłem taką pieśń, która polega na tym, że ja śpiewam, a Państwo powtarzacie taką frazę. Tak jakbyście się Państwo ucieszyli z tego, co słyszycie. A potem będzie refren i ja powiem, jak należy się zachowywać w refrenie. Powtórzy to za mną gildia konfraternia. I bractwo niejedno, palestra i rajcy. Galeria Postaci, Galeria Postaci, Galeria Postaci, Galeria Postaci, wie co komu trzeba, wie co komu trzeba, i da co dać maci, i da co dać maci, Galeria Postaci, Galeria Postaci, Galeria Postaci, Galeria Postaci, wie co komu trzeba. Całym muzeum. To wspaniale. Jeszcze przeżywam, jeszcze nie mogę mówić. Dobrze, proszę Państwa, zaczniemy od muzyki. Zaczniemy od muzyki, którą generują młodzi ludzie, którzy wygrywają bądź są nagradzani czołowymi nagrodami na ogólnopolskich festiwalach piosenki artystycznej. I to taki jest warunek regulaminowy naszych spotkań. Tu się może pojawić ktoś, kto coś zdobył dla siebie i dla Lublina. Więc przedstawiam Państwu najmłodszą zdobywczynię czegokolwiek, która,
która dwie nagrody w krótkim czasie zdobyła. Ja teraz opowiem o tych festiwalach, a potem podam jej nazwisko. Otóż jest w Lublinie taki festiwal, który się nazywa Metamorfozy Sentymentalne. Organizowane jest troszeczkę na zasadzie pospolitego ruszenia, troszeczkę takiej kościuszkowszczyzny, czyli bardzo dużo działań wolontarystycznych, bardzo dużo działań amatorskich, szkoły to są zaangażowane i bardzo niedużo grosza niskiego. Ale to działa. Patronem tego festiwalu Metamorfoz Sentymentalnych jest Jacek Kaczmarski. I wszystko, co się wiąże z kultem Jacka Kaczmarskiego, bo już o tym należy mówić. Przyglądam się temu z bliska. To w Lublinie to jest właśnie festiwal Metamorfozy Sentymentalne. I tam się śpiewa jedną piosenkę Kaczmarskiego, a jedną własną. Tak, to jego Bukerplaninu. I to jest rzeczywiście odwiedzany licznie festiwal. Jest jeszcze inny festiwal ogólnopolski, nazywa się Wschod. Na tym festiwalu z kolei trzeba zaprezentować swoją twórczość albo coś z klasyki polskiej. Jest lista 50 utworów, które organizatorzy uważają za klasykę polskiej piosenki. To są utwory powstałe po roku 2000. O, czyli taka współczesna klasyka. Na obu tych festiwalach nagrodę drugą i wyróżnienie zdobyła panna Izabela Modrzewska, studentka trzeciego roku. Się uczy po prostu tutaj śpiewu na Uniwersytecie im. Marii Kibic-Kłodowskiej na Wydziale Artystycznym. To jest muzyka rozrywkowa. Izabela Modrzewska sama pisze teksty, sama komponuje. Sama sobie wymyśla, co ma ze sobą robić odnośnie kunsztów scenicznych, zachowania na scenie. Reprezentuje absolutnie najmłodsze pokolenia, takie najnowsze. Ona po prostu śpiewa i pisze tak, jak się teraz śpiewa i pisze. To jest ważne, żebyście Państwo spróbowali wysłuchać te wątki zagadnienia muzycznego, które są aktualnością pewną. Bo ja na przykład piszę wyłącznie piosenki dla mojej babci. Babcia o tym nie wie, bo już dawno nie żyje. Tak już jest. Natomiast młodzi ludzie nie mają obowiązku pisać dla mojej babci. I na ogół piszą dla samych siebie i to jest bardzo dobre. Więc ludzie z moim PESEL-em mogą bardzo dużo korzyści wyciągnąć z obserwacji tego, jak się zachowują w sensie kompozytorskim, autorskim i wykonawczym ludzie młodzi oraz bardzo młodzi. Ogarnąć całość muzycznie pomaga Izabeli Modrzewskiej pan Maciej Roger Strzępa, Mateusz Roger Strzępa, który usiądzie przy fortepianie. Zapraszam, Mateusz Strzępa. Tam nie słychać go. Tam nie słychać. Mateusz Strzępa. Minę ma taką, jakby nie wiedział o co chodzi. Ale to jest możliwe, że on nie wie, o co chodzi. Po prostu został wywołany do tablicy, żeby pokazał, jak zaaranżował utwory Izabeli Modrzewskiej. Izabela Modrzewska. Witamy Państwa bardzo serdecznie i mamy tę przyjemność, aby rozpocząć dzisiejszą galerię postaci. Rozpoczniemy utworem pod tytułem Słońce, takim adekwatnym chyba do tego, co się dzieje teraz na zewnątrz, także Słońce. Yeah.
W trochę cieplejsze strony, ale i tak jest wystarczająco gorąco. Natomiast teraz kolejny utwór pod tytułem Buty. Thank you.
gdzie buty rozdają za darmo, gdzie rady wciskają też, gdzie trzymają za ręce, gdy goni czarny pies. Gdzie buty rozdają za darmo, gdzie rady wciskają też, gdzie trzymają. Ostatni utwór, teraz tak na koniec. Chcielibyśmy z Państwem złapać oddech. Także następny utwór pod tytułem Złap oddech. Lubią Państwo oddychać? Tak? Cieszę się bardzo. Ludzkie istnienie zapisane jest w systemie, w którym wbito nam w głowę, co złe, a co dobre, co wypada, a co nie, bo wtedy ludzie myślą o tobie źle. A jeśli ty szukasz czegoś, czego nie ma, wyśmiewa świat, dlatego złap oddech, kolejny łyk, złap oddech, bo
Czy jest jakieś słowo, co się chętni? Tak? Tak? Okej, okay, super. Bardzo się z tego cieszę. A będziemy śpiewać tak. Złap oddech. I teraz państwo. Złap oddech. I jeszcze raz. Złap oddech. I jeszcze raz. Złap. Zasiądzie na widowni, powiedziała, że tak chce. Nie ucieknie do garderoby, będzie z Państwem. Jest jeszcze za Belo trochę miejsca pomiędzy... Tak właśnie tak patrzymy. Że... Pomiędzy ludźmi. Ja tu nawet zostawiłam sobie torebkę. O. Proszę bardzo. Zapadła cisza. Cisze na ogół są złowróżbne, ale ta akurat taką nie była. Proszę Państwa, Galeria Postaci łączy emocje związane z muzykowaniem, z wartością naukowości. Najszerzej rozumiane, prezentujemy tutaj osoby, naukowców z różnych, najróżniejszych dziedzin, takich, którzy mają wybitne osiągnięcia, daleko wykraczające poza akademicki standard. I w tym upatrujemy charakterystyczność tego, co robimy w czasie Galerii Postaci. Ja i wszyscy wolontariusze zaproszeni do kontynuowania tego zajścia. Któregoś dnia przyszło mi do głowy coś bardzo mocno, coś, co zawsze chodziło za mną. Niektórzy z Państwa pewnie macie to samo, co ja, że macie wrażenie, że coś za nami chodzi. Coś chodzi. I nie są to objawy schizofrenii, która ma się objawić dużo, dużo później. Tylko jakiś problem intelektualny. Chodzi, 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 nagle się ujawnia. Dla mnie takim problemem było to, dlaczego tyle tekstów Jezusa z Nazaretu zapamiętamy. Dlaczego jest tak, że Biblia Janowa, Ewangelia Janowa powstaje 50 lat po śmierci Jezusa, a sprawia wrażenie, jakby była nagrywana na dyktafon? Dlaczego tak jest? Co było takiego charakterystycznego w mowie tego człowieka i Boga, że ludzie to zapamiętywali? Przecież tych Ewangelii było więcej. Dopuszczono, kanoniczne są cztery, ale było ich przecież więcej. Więc wymyśliłem sobie, że Jezus na pewno rymował. I jeździłem po Polsce, wygłaszałem takie, miałem zajęcia warsztatowe z poetami, z ludźmi piszącymi teksty literackie. Aż tu nagle trafiłem na pana Płatka, poetę z Trójmiasta, który mówi, to niemożliwe, bo język aramejski w swoim systemie nie zakłada możliwości pojawiania się rymu. I co? Dostałem tak zwanego rozdwojenia jaźni i takiego dysonansu poznawczego już po całości. I byłem przekonany, że nikt mi w tym nie pomoże w rozwikływaniu tego typu problemów, bo ten problem jest w gruncie rzeczy mało istotny. Natomiast problem, w jaki sposób mówił mistrz z Nazaretu i do jakiego stopnia on mówił po polsku, czyli problem przekładu, jest bardzo istotny. Miesiąc temu tutaj profesor Kutnik mówił, że inaczej Biblię przetłumaczył Jan Kalin. Że z tłumaczenia Biblii Jana Kalwina wynika zupełnie coś innego w postawie chrześcijanina niż to jest w Europie.
Jan Calvin dał podwaliny filozoficzne Ameryce Północnej, Stanom Zjednoczonym, gdzie na przykład nie eksponuje się wątku, że ostatni będą pierwszymi, tylko że odwrotnie. Pierwsi będą pierwszymi, a ostatni inni. Tutaj profesor Kutnik, amerykanista, nam o tym mówił. I to jeszcze wzmogło moją chęć zaproszenia kogoś, kto zna się na wszelkich językach, również staroaramejskich, na językach ludów północno-semickich, w których to na rzeczach Jezus przemawia. Okazało się, że mamy fachowców w Lublinie, a najwybitniejszym jest z nich ten, którego za chwilę Państwo będziecie mieli okazję słuchać. Ksiądz profesor Mirosław Stanisław Wróbel jest z nami, profesor z KUL-u Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych, kierownik katedry filologii biblijnej i tekstów międzytestamentalnych i również doktor Ecole Biblique w Jerozolimie, również specjalista, wiele publikacji na temat Ewangelii Janowej, specjalista od stosunków chrześcijańsko-judaistycznych, badacz dziejów judaizmu, szczególnie z okresu II świątyni. Słynniejsze prace z tamtego czasu to Antyjudaizm a Ewangelia Świętego Jana, albo też praca mówiąca o Jezusie w Talmudzie, od tamtej strony spojrzenia. Natomiast ostatnimi laty profesor Mirosław Stanisław Wróbel zasłynął z dwóch tomów targumów, przetłumaczenia i przewodniczenia całemu zespołowi badaczy, którzy zajęli się tłumaczeniem Biblii staroaramejskiej, czyli jak na mój rozum tego języka, w jakim ta Biblia powstawała. Zaraz się dowiemy, czy ja mam rację w swoich domysłach. Więc dwa tomy targumów, Targuma Neofiti 1, tom pierwszy, nagrodzony w 2015 roku, to jest nagroda dla księdza profesora, nagrodą Feniksa, i w tym roku drugi to Targuma Neofiti, nagroda prezydenta miasta Lublina dla profesora. Widziałem to w telewizji, była wielka uroczystość związana z tym. I owe księgi są tutaj do nabycia, ale pierwszy nabywca tychże. Nie było łatwo zaprosić profesora. Wierzcie Państwo, ten odcinek dzisiejszy miał się odbyć jakieś 8 miesięcy temu. Ale co ja zadzwonię do proboszcza, do Salezjanów, to on ponurym głosem, smutnym głosem, no ale gdzie? Przecież jego nie ma w Ziemi Świętej. No i w końcu udało mi się dodzwonić i udało nam się ustalić ten, że to jest ten 21 maja. Książę profesorze, zapraszamy do wygłoszenia wystąpienia na temat, czy mistrz z Nazaretu był poetą. Dziękuję bardzo serdecznie za to wprowadzenie. Dobrze, że wzięliśmy głęboki oddech, żeby teraz można było przejść do tych tekstów i tych zagadnień, które dotyczą Jezusa z Nazaretu. Codziennie czytamy Ewangelię, co niedzielę słyszymy ją w Kościele i nasze rozumienie tej Ewangelii jest tym przekazem, tłumaczeniem, które zostało zrobione na język polski z języków oryginalnych. Tak jak mówił Pan Jan, właśnie to, ten język, który dociera do nas, przechodzi już przez pewne filtry. I naszym zadaniem jest to, by przebić się i przez treści, które są zawarte w Ewangelii, dotrzeć do tak zwanych ipsissima verba Jezu Chrysti. Tych najbardziej takich swoistych dla Jezusa zdań, sformułowań, które On wypowiada. I w Ewangeliach mamy bardzo wiele różnych tytułów chrystologicznych. Jezus jest nazywany Mesjaszem, jest nazywany Synem Bożym, Synem Człowieczym, Królem, Panem Panów, ale ani razu nie pojawia się określenie Jezus jako poeta. Stąd badania naukowców, badania
wielu egzegetów nie idą po linii takiej, by zobaczyć, na ile możemy w Jezusie rozpoznać poetę i zobaczyć w jego nauczaniu poetycki styl. Tymczasem, gdy wejdziemy na pole języka aramejskiego, które otwiera nam się po odkryciu Targumu Neofiti w Bibliotece Watykańskiej, zakurzony Targum, który przez kilkaset lat pod innymi katalogami zupełnie był niezauważony, pozwalają nam odkryć język, który pochodzi z pierwszych wieków. I filolodzy, znawcy tego języka, sytuują ten język jako aramejski w dialekcie galilejskim. Bardzo bliski językowi, którym mówił mistrz z Nazaretu. I to jest niezwykle wydarzenie, bo to skłania nas do tego, żeby dokonywać pewnych rekonstrukcji na podstawie odnalezionych manuskryptów tego, jak mógł wyglądać język Jezusa. Dostępne nam Ewangelie w ostatniej redakcji są w języku greckim, ale my możemy dokonywać retrowersji tego tekstu greckiego na język aramejski dzięki temu nowemu narzędziu, które jest zawarte w Targumie Neofiti. Ten Targum postanowiliśmy przetłumaczyć, to tak cenne źródło, że chcieliśmy, żeby tutaj w kraju nad Wisłą można było go również, żeby był dostępny. I jest przetłumaczony ten Targum z języka aramejskiego. Po prawej stronie jest język aramejski z manuskryptu, a po lewej stronie tłumaczenie polskie. I nie jest to tylko zwykłe tłumaczenie literalne, ale ten Targum, ta Biblia aramejska, która funkcjonowała już po niewoli babilońskiej w przekazie ustnym, a później, jak wskazują odkrycia w Qumran i znalezione targumy kumrańskie z II wieku przed Chrystusem, pozwalają nam wnioskować, że mamy do czynienia już ze zjawiskiem przedchrześcijańskim. Tutaj mamy wielką przestrzeń badawczą do tego, by zobaczyć ten język Jezusa. W drugiej księdze Samuela 23:1 król Dawid jest określony mianem zachwycający psalmista Izraela. I myślę, że możemy pójść dalej. Jezus, pochodzący z rodu Dawida, nazywany synem Dawidowym, może uzyskać miano zachwycający poeta Izraela. I myślę, że jesteśmy w stanie obronić ten tytuł. Pokażę wam kilka fragmentów, kilka przykładów na to, że w tym tekście Ewangelii, który czytamy, tych czterech ewangelistów, w których występuje wiele aramejizmu i w którym możemy zobaczyć, że choć jest napisany po grecku, jednak jest pisany przez tych, którzy przekazują substrat aramejski, substrat semicki, możemy dostrzec tę poetykę. Możemy dostrzec coś, co sprawia, że te słowa, jak mówił pan Jan, ta nauka jest doskonale przechwytywana i doskonale przyswajana przez słuchaczy. Oto w Ewangeliach, aż w trzech Ewangeliach kanonicznych u synoptyków, występuje aramejskie sformułowanie Eloi, Eloi, lama sabachthani. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ono może wskazywać na ten rdzeń aramejski. Ale oprócz tego, gdy badamy język Ewangelii i język Jezusa, możemy zobaczyć, że występuje w tym języku, występuje o wiele przypowieści, krótkie zdania, gra słów, paralelizmy, antytezy, chiasmy. Są to takie dosyć trudne sformułowania, które pokazują jednak, że Jezus w swoim nauczaniu ma zamierzony cel wytoczyć do słuchacza. Na przykład paralelizm synonimiczny, kiedy dwa wiersze mają
podobne treści. Mateusz 24, 29. Słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Jakby jeden wiersz tłumaczy drugi. Pięknie, że utwór Słońce dzisiaj mógł również zapoczątkować nasze spotkanie. Albo Łukasz 6,37. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. I teraz paralelizm. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Oprócz tego paralelizmu synonimicznego występuje często paralelizm antytetyczny, gdzie dwa wiersze są przeciwstawne. Tak każde drzewo dobre wydaje dobre owoce. I drugi werset. A złe drzewo wydaje złe owoce. Albo Mateusz 23,12. Kto się wywyższa, będzie poniżony. I drugi werset. A kto się poniża, będzie wywyższony. Widać również rytmikę. Kiedy dokonujemy retrowersji, jesteśmy zadziwieni, chociaż nie ma tam rymów w języku aramejskim, ale jest rytmika. Przedziwna rytmika. Przeczytam wam teraz retrowersję aramejską, którą udało się skonstruować. I zobaczycie, jak ten tekst brzmi i mógł brzmieć w przekazie Jezusa z Nazaretu. Marek 4,25. Bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma. W aramejskim, w aramejskiej retrowersji brzmi następująco. Kilman de idle jedhieveb lek, wa kochman de lek ugmad jedle, idznase minech. A Mateusz 7,6. Nie dawajcie psom tego, co święte. Nie rzucajcie swych pereł przed świnie. Brzmi po aramejsku. Laticha bun kadisza la kalabaja. Walatirman makihatam baape kaziaraja. Piękną rytmikę można zobaczyć w 8 błogosławieństwach i kazaniu na górze Jezusa, a także w modlitwie pańskiej. Pozwólcie, że odczytam zrekonstruowaną modlitwę po aramejsku, modlitwę Ojcze Nasz. Abuna dibishmaya itkadash shuma teate malkuta titavadre uta ke dibishmaya ken beara lachmana havlana sekom yom beyom usevot lana huvena ke dei avanachna sevakta lihaivena ualta alena lenisa yon elapaceina min pisha. To tylko kilka przykładów, które wskazują, że Jezus może być z pewnością nazwany zachwycającym poetą Izraela. W swoim słowie wypowiadanym w języku aramejskim wyraża miłość do każdego z nas i pragnie, by Jego słowo docierało i rozbrzmiewało w naszych sercach. Dlatego bibliści są z pewnością wezwani do tego, aby tłumaczyć Biblię z uwzględnieniem poetyckiego języka Jezusa, a słuchacze i czytelnicy Biblii, czytelnicy Nowego Testamentu, Ewangelii, aby w przekładzie odnajdywać mocą Ducha Świętego to piękno poezji, której Jezus pragnie każdemu z nas przekazać, komunikując prawdę o Jego miłości do każdego z nas i o zbawieniu przeznaczonym dla każdego z nas. Dziękuję bardzo. Ksiądz prowadzący Józef. Dziękuję. Następny występ nie będzie takim promieniem wdzięczności, który los zsyła, sugerując kolejność dzisiejszych prezentacji. Albowiem wystąpi teraz twórczyni, piosenkarka, która ma bardzo, bardzo jasny przekaz. Która podobnie jak Iza Modrzewska potrafi stosować
paralelizmy antytetyczne, bo ich w ogóle zastosowałem oczywiście. Cieszę się, że dało nam się cechy poetyki Jezusa z Nazaretu tutaj uzmysłowić Państwu. To się czuje, jak się słucha rytmu mowy, melodii mowy, to się czuje. Nawet w tych przekładach, które są, to chyba jest nieźle zrobione, tak sobie myślę. Może jeśli będziemy poprawiać, to nie od razu, prawda? Tak we dwóch się będziemy poprawiać. Proszę, w ogóle polecam podróże do Ziemi Świętej w ośrodek profesora, bo nasłuchałem się opowieści jego kolegów. Nabrałem ogromnego szacunku dla wiedzy, w jaki sposób należy podróżować w Ziemi Świętej, od sposobu ubierania się, sposobu odżywiania się i tak dalej. Kopalnia wiedzy ten człowiek na ten temat. Proszę Państwa, za chwilę chcę, żebyście zapomnieli o znakomitym występie profesora, bo trzeba teraz docenić występ artystki. Artystka jest lublinianką, nazywa się Agnieszka Ozon. Zobaczcie, już samo brzmienie nazwiska, jakie jest ożywcze. Agnieszka Ozon urodziła się w Lublinie, tutaj skończyła pierwszy stopień nauczania muzycznego w klasie fortepianu, drugi stopień nauczania muzycznego w klasie oboju. Natomiast w tej chwili, potem studiowała, podobnie jak Iza na UMCS-ie, śpiew estradowy. Natomiast teraz magisterium robi w Katowicach. W Katowicach, czyli w takiej matce uczelni wszystkich wokalistów jazzowych w Polsce. Nie ma lepszego wydziału niż ten katowicki. Tam są zgromadzone, zdeponowane najlepsze doświadczenia w tym względzie. Proszę Państwa, kiedy Iza była jeszcze na scenie, ponieważ wygrała bardzo poważny festiwal, ja wszedłem do sali bankietowej do Teatru Ziemi Rybnickiej i tam kto był? Przystąpił rektor uczelni katowickiej, który czekał, aż jego studentka zejdzie ze sceny, żeby pierwszy jej pogratulować sukcesu. Sukces był albowiem niezwykły. Jest taki festiwal, o którym w Lublinie mało jest wiadomo, no bo on jest w Rybniku. Ale środowisko muzyczne trochę o nim wie. Jest to Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej, OFPA w skrócie. Ta OFPA ma dopiero 20 lat. To nie jest dużo jak na wiek festiwalu. Natomiast w związku z tym, że robią to świadomi ludzie, tam mieszkają również ludzie, którzy zarządzają dużymi środkami finansowymi, potrafią je wydawać na kulturę. Podobnie jak to się dzieje w Lublinie. To, że ja tutaj myślę tutaj o elektrowni, która łoży na kulturę, a czegoś takiego nie mamy tutaj w Lublinie. Mam kopalnię Bogdanka, który jest jakimś dalekim odblaskiem kapitału, jak jest w elektrowni Rybnik zgromadzony. Więc tam ci świadomi ludzie przychodzą na te imprezy, dają pieniądze i to jest najbogatszy festiwal piosenki artystycznej. I lublinianka to wygrała, proszę Państwa, w lutym tego roku. Wygrała bezapelacyjnie. Byłem jedynym jurorem, który na nią nie głosował, bo mi nie wypadało na swojego. Ci by sobie nie pomyśleli. Ale wszyscy jurorzy równo pozostali na nią głosowali. Agnieszka Ozon pisze sama komponuje, sama gra na fortepianie i prezentuje to wszystko swoistym wdziękiem, który dobrze dłuży jej karierze. Ja myślę, że gdy ona tylko zechce karierę zrobić, podobnie jak Iza, to talentu ma absolutnie dość. Podobnie jak Iza. Będziemy obserwowali to wszystko. Państwo też radzę zapamiętać to najłatwiejsze nazwisko na świecie. Modrzewska, czyli po linii Modrzejewskiej, to zapamiętujemy. A Ozon to jak Ozon. Powietrze po burzy zbiorunami. Ten zapach, ten rodzaj świeżości. Przed Państwem trzech własnych autorskich utworach. Znakomita i piękna, co tu kryć. Agnieszka Ozon. Usłyszałem. Witam serdecznie Państwa. Pan Janusz mi tutaj pięknie przedstawił. Kwieciście, wszystko słyszałam stamtąd. Także przejdę od razu do rzeczy. Zgodnie z porą roku zacznę piosenką o wiośnie pod tytułem Znowu wiosna. Więc on
Właśnie w Rybniku, jak pan Jan wspominał, na konkursie festiwalu OFPA w skrócie. I właściwie napisałam go tydzień przed festiwalem, więc jest to zupełna świeżynka, a tytuł to PS. Kończący mój występ, to utwór, który
już chyba w tej treści jego jest wszystko powiedziane, więc tylko podam tytuł, tyle szans, a cała reszta historii za chwilę. Tak się gra, tak się śpiewa, kiedy się rodzi w Lublinie.
nauki kontynuując na dobrych zagranicznych uczelniach. Zobaczymy. Maciej Mateusz Strzępa, który opracował muzycznie Izę Modrzewską, znalazł się akurat przy Agnieszce Ozu. Co się dzieje, proszę Państwa? Proszę Państwa, trzeba koniecznie szybko zapomnieć o występie Agnieszki, ponieważ teraz moc następnych atrakcji, tym razem z naciskiem na intelekt. Zawsze interesowało mnie to, w jaki sposób legenda konsumuje, czyli zjada, wykorzystuje elementy życia zbiorowego, bądź elementy życia jakiejś jednostki. Bo co się okazuje? Że legenda, w gruncie rzeczy, czy też czytaj mit, z reguły kłamie, gdy idzie o rzeczywistość i gdy idzie o życie danej jednostki. Bo prawda jest wtedy, kiedy jest bezwyjątkowa. Jeśli da się znaleźć wyjątek, to znaczy, że legenda jest kłamstwem po prostu. Logicznie rzecz biorąc. Kiedy się przebada legendy moich znajomych, to co w książkach piszą, naukowych, opracowaniach literackich, od choćby od dwudziestu lat, da się dostrzec, znając relacje rzeczywiste świata, da się dostrzec ogromną ilość nieprawdy w legendzie. A jednak legenda w gruncie rzeczy jest prawdziwa. W gruncie rzeczy jednak gdzieś ten wizerunek jest do bólu prawdziwy. W jaki sposób więc tworzą się legendy, a za nimi mity? Po co są? Dlaczego w ogóle są? Dlaczego my tacy jesteśmy, że posługujemy się tym kodem, tym zapisem? I otwieram, proszę, ja was, telewizję polską, ale otwieram na dwa mądre kanały, miarę, czyli TVP Kultura i zaraz obok mam TVP Historia. Patrzę, a tam profesor Jacek Banaszkiewicz jest napisany. Mówi bardzo mądrze, zadzwoniłem do Narodowego Centrum Nauki, do koordynatorki projektu Weroniki Bieniasz, żeby zaprosiła w moim imieniu profesora Jacka Banaszkiewicza do nas tutaj. Profesor Jacek Banaszkiewicz, jeden z wywiadów, mówi, że wybrał Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jako tę jednostkę macierzystą, na której będzie pływał długo i nadal jest zaakredytowany na OMZ-ie, ale jest profesorem Polskiej Akademii Nauk. Więc te sprawy. Legenda, mit, fabularyzacja tego wszystkiego. I to wszystko dotyczy, proszę Państwa, średniowiecza, bo pan profesor jest mediewistą. Czyli jak zauważyliście, obaj panowie profesorowie są tymi osobami, dla których czas przeszły jest bardziej niż teraźniejszy i przyszły. Profesor Jacek Banaszkiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tak miłe wprowadzenie. Chciałem powiedzieć, że właśnie moim tytułem jedynym i najlepszym jest 25 lat tutaj pracy już w Lublinie i te dojazdy, te ciągłe powroty pięknym duktem koło Bystrzycy i z tym widokiem na Rogal Lubelski. To jest, tego się nie da. Wszystko można tą kartą, ale tego się nie da. Ale zrobię psikus, ponieważ trudno jest walczyć z taką werwą, młodzieńczością i też, żeby nie pogarszać sytuacji swojej, nie będę mówił ex cathedra. Trochę ucieknę od tego mitu, ale wrócę do niego w drugiej części wypowiedzi. Proszę mi odwołać, jeżeli będę zbyt długo gadał. Ale pomyślałem sobie, że będzie grzecznie, jeżeli stanę na tym samym poziomie, tak jak Państwo, którzy przecież nie interesują się specjalnie historią, po prostu jesteście ludźmi ciekawymi tego, co się również i tam dzieje, ale bez przesady. I dlatego chciałbym opowiedzieć o dwóch swoich takich przygodach życiowych, bardzo dla mnie ważnych, w których ta pierwsza wydaje mi się, że jest potrzebna każdemu z nas. Otóż ja wychowywałem się w Poznaniu i kultura niemiecka
była takim bardzo ważnym składnikiem tego mojego wzrastania i krajobrazu kulturalnego w Poznaniu. No i tak jak sobie rosłem w przekonaniu, że no należę do takiego społeczeństwa, które nie zapisało się specjalnie w historii, że nie ma takich dokonań, nie ma wspaniałych mitów, mitologii, nie ma wreszcie tych przekazów, o których Pan mówił, tradycji, no Grimm, proszę, nie myślę o bajkach, tylko myślę o tych legendach, podaniach, jego sagach, no jest gruba księga, a u nas co? Coś tam o Walgierzów dałem, ale to późno, na dobrą sprawę nic nie ma. Ale zacznę od innej sprawy. Jesteśmy teraz w takim koncercie narodów europejskich, no i wszyscy wiedzą, że my wchodzimy do tej Europy uczonej, cywilizowanej około roku 1000. No, chciałbym powiedzieć, że to jest śmieszna data. Francuzi, Frankowie mają 500 lat historii za sobą. Dobre 500 lat. Nie mówię tutaj już o tych porach germańskich, które się tworzą. No więc wydawało mi się na początku, że no jestem takim młodszym bratem. Zresztą tutaj profesor Kul Lubelski ukuł taki termin, w moim przekonaniu, niezbyt trafny młodszej Europy, czyli tych państw, które powstają koło roku 1000. Ale nie będę tłumaczył, dlaczego ten termin nie jest taki specjalnie trafny, tylko powiem, jak z tego wielkiego impasu można wyjść bez odwoływania się do megalomanii narodowej, ale właśnie w oparciu o pewne doświadczenia historyczne, które były moją drogą. Otóż dość szybko się zorientowałem, że ta specyfika Polski, specyfika polskiej historii i w ogóle wyjątkowość na skalę europejską polega na tym, że nasze państwo, no, którego chrzest obchodziliśmy tam niedawno, w zeszłym roku, 1050 lat, wyrosło jako jedyne w Europie, proszę mi wierzyć, na zupełnie kulturowo nietkniętym obszarze. To jest zupełnie niesłychana historia i wyrosło viribus propris, ja bym powiedział, czyli za pomocą sił własnych. To jest zupełnie również, no użyję tego brzydkiego słowa, ewenement. Gdzie ono powstało? Powstało w Gnieźnie i w Wielkopolsce, na tej wyżynie gnieźnieńskiej, czyli powstało na terenach, gdzie nawet nie było wcześniejszego osadnictwa plemiennego. Ściągnąć poniżej IX wieku te grody jest trudno, ale również było to pustkowie kulturowe, cywilizacyjne pod każdym innym względem. Ruś nie sięgała do nas, bo trzeba sobie powiedzieć, że no nie wiem, ja tak specjalnie z Rosją nie mam, czy z Rusinami nie mam specjalnie dobrych relacji, ale trzeba im oddać, że zastrzyk kultury bizantyjskiej, który oni dostali, spowodował, że w średniowieczu no, niewątpliwie górowali nad nami pod względem wyposażenia i książkowego, i alfabetyzacji, ale również kultury materialnej. Jak się widzi te grody gdzieś tam pod Przemyślem ruskie, czy nawet gdzieś tam w Chełmie, to amfory znajdują i tak dalej z greckiego świata. Ale zostawiam to. A z kolei wielki korytarz słowiańskiego osadnictwa, które poszło na zachód, odgradzał nas od kultury, no tej cesarstwa rzymskiego i tego, co potem powstało, czyli Franków i nawet od Sasów nas odgradza. Czyli jak tak rozmawiałem ze studentami, oni się tam skarżą, że przy piwie to tam mówią, że a Norwegowie tacy, owacy, a my to tacy wspaniali, to mówię, mówcie, że nikt tego państwa nie stworzył bez wzorów tak silnych, obcych, które były w zasięgu ręki. Nawet Czesi, którzy też mają wielkie zasługi w tej takiej własnej drodze cywilizacyjnej, mieli kulturę wcześniejszą Wielkiej Morawy, a kultura Wielkiej Morawy była
bardzo mocno przefiltrowana przez kulturę no, państwa Franków, powiedzmy, żeby nie mówić, że to były ludy no, germańskie. Czyli, proszę Państwa, można powiedzieć, że ten nasz kraj, może dlatego on tak kuleje, może dlatego jest taki chwiejny, no, dokonał zupełnie czegoś wyjątkowego. Czyli dokonała tego dynastia. I teraz jakby tutaj mam nadzieję, że pokrzepili się Państwo tym stwierdzeniem, że właśnie wchodzimy jako ukonstytuowane państwo kulturowo i politycznie, administracyjnie właśnie wtedy, kiedy Europa zyskuje drugi oddech. Ten rok 1000 to jest w gruncie rzeczy powstanie również nowoczesnej Francji. Czyli w tym sensie i nowoczesnych Niemiec, ottońskich. Także w tym sensie my jakby nie jesteśmy młodszą Europą, tylko dochodzimy do młodszej Europy, która ma drugą fazę, inną, państwową swojego rozwoju. I teraz idąc w kierunku mitu, to państwo zrobiła dynastia. I dynastia to nie jest kilka pokoleń ludzi, którzy rodzą się jeden po drugim. Tylko dynastia to jest, no mówiąc dzisiaj brzydko, to jest produkt logistyczno-kulturowy. To nie jest tylko rodzina. To jest instytucja złożona oczywiście z krewnych i rozwijająca się z ojca na syna, ale jest to grupa, która wytwarza taką świadomość historyczną, że w ramach tej świadomości historycznej jest w stanie pomieścić się wspólnota i ta wspólnota nagle zaczyna żyć w ukierunkowanym, sensownym bycie historycznym. Nie wiem, czy znowu nie profesorze, nie mówię jakoś ciemno, ale dynastia daje sens tej wspólnocie, tożsamość i tę tożsamość opiera na czymś, co można nazwać legendą dynastyczną. I opiera ją jeszcze na paru innych przesłankach. Mianowicie dynaści, jest to długi proces, przekonują, że oni mają tę wspólnotę prawo reprezentować. Że to są heredes naturales, czyli panowie przyrodzeni, można powiedzieć. Czyli oni nie widzą różnicy między swoim rodem a wspólnotą. Jak gdyby wspólnota i dynastia jest pewną jednością. I dynastia daje tym ludziom również świadomość historyczną w tym sensie, że operuje pewną legendą dynastyczną. I legendę dynastyczną, mimo że w niej są różne takie, powiedziałbym, śmieszne dla dzisiejszego odbiorcy rzeczy, należy traktować bardzo poważnie i pamiętać, że w micie posługujemy się pewnymi symbolami, uproszczeniami, pewnymi kodami sytuacji. Możemy śmiać się z popiela i myszy, ale bo dynastia dochodzi w ten sposób do władzy, że zły popiel jest pożarty z rodziną przez myszy, ale chcę Państwu powiedzieć, że był to bardzo godny sposób usuwania złego władcy z tego świata. Co więcej, w tym micie była jeszcze taka szaleńcza logika. Dlaczego myszy miały zjadać? Bo nie tylko myszy, robaki zjadały, cesarza Arnulfa zjadły wszy, bo też był niedobrym człowiekiem, pożarł go. Ponieważ następuje te myszy i te inne straszne zwierzaczki, tu muszę użyć takiego słowa latynopolskiego, anihilują tego władcę. One, nic nie zostaje po nim, żadna cząsteczka. Nie można się zaczepić, on po prostu gdzieś ucieka. Ale chciałbym powiedzieć o innym jeszcze aspekcie tego mitu dynastycznego, który na szczęście, ponieważ kultura polska posługiwała się przekazem ustnym, został zapisany przez Galba.
I mieliśmy wielu ludzi pióra. Oni tu niechętnie przychodzili. Zresztą no, nie mieli po co. Kraj nie był bogaty. Ale Gal trafił tutaj i to, co opowiadano, przelał na papier. I chcę powiedzieć też krótko, to nie jest jakiś patriotyzm z mojej strony, że polska legenda dynastyczna obok czeskiej i anglosaskiej jest jedną z najbardziej rozbudowanych i ciekawych i operujących największą ilością postaci antenatów w skali europejskiej. A więc ja przytoczę tutaj, co wyprodukowali ci nasi Piastowie. Otóż ojcem założycielem tej dynastii był niejaki Chościszko. Chościszko. Potem był Piast. Potem był Siemowit. Potem był Lestek, czyli Leszek. Potem był Siemomys i potem idzie Mieszko. Chciałbym się skupić na tym Lestku, który otwiera te polskie pradzieje intelektualne na naprawdę na dużą mitologię. Otóż Lestek, który się potem upowszechnił, ponieważ to imię wypłynęło na początku XII wieku jako imię syna Bolesława Krzywoustego, być może w związku z tym, że Gal jakby ożywił te pradzieje dynastii i wspólnoty polskiej zarazem. Lestek jest postacią, którą da się zaklasyfikować w mitologii porównawczej. Znowu tutaj muszę użyć takiego terminu, no ale fachowego. On się nazywa cunning craftsman, czyli przebiegły rzemieślnik. Jest to jedna z ważniejszych figur mitologii. Dedal i Ikar byli takimi. Niemiecki Wieland. To są takie postacie, które swoją przemyślnością, podstępem rozumianym również jako intelektualna możliwość wychodzenia z opresji, stwarzania pewnych rzeczy. No, Ikar latał z Dedalem, prawda? Wieland również. Niemcy mają tutaj podobny. Lestek nie latał, ale potrafił tak jak Hefajstos, z którym ma również pewne takie mitologiczne jungtim, potrafił wytwarzać takie rzeczy, że oszukiwał innych i przeprowadzał sytuację po swojej myśli. Kadłubek zapisał legendę czy podanie mitologiczne, wyśmiewane, bo historycy byli bardzo poważni, w ogóle oni są bardzo poważni, zresztą widać nawet, ja jestem stosunkowo mało poważnym historykiem, ale mimo wszystko też chyba wystarczająco poważni. No więc oni są poważni, traktowali tego Kadłubka jak takiego przygłupa, który tam coś opowiadał, a on jednak zagarnął mnóstwo tego, co ludzie opowiadali. No więc mistrz Wincenty, biskup krakowski, mu opowiadał, że Lestek po łacinie id est astutus, to znaczy przebiegły. I rzeczywiście imię Lestek jest takim ciekawym imieniem, że mówiącym właśnie takim, jak mitologiczne postacie mają. Że to jest liściwy, podstępny do losów. No i oczywiście Kadłubek trochę poszalał, ponieważ kazał Lestkowi pobić Aleksandra Macedońskiego poprzez pewien trik. On ustawił atrapy wojów, pomalował je na złoty kolor. Macedończycy się przestraszyli i on wygrał bitwę. Ale chcę powiedzieć o tym, że Lestek działa właśnie tak jak Heros, rzemieślnik mitologiczny. I tutaj wydaje się, że ta polska, słowiańska mitologia rzeczywiście nawiązuje do tego takiego indoeuropejskiej całości. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że niewykluczone, chociaż trudno jest to pokazać bardzo dokładnie, od Lestka chyba pochodzi pierwszy nomen gentile, czyli pierwsza nazwa wspólnoty polskiej. Czy to są Lestkowice, którzy potem najprawdopodobniej przekształcili się w Lechitów. Powstał Lech. Jest rzeczą zabawną, że Grecy na wysokości XII wieku nazywają Polaków Lechą. Tam był taki epizod, że Bolesław Wysoki bierze udział w wyprawie krzyżowej w połowie XII wieku i to jego wojsko nazywa się Lechą. Więc Lechici potem rozbudowani i rozfabularyzowani przez Wincentego Kadłubka prawdopodobnie wiążą się z tym Herosem,
no, dynastycznym, ale herosem właśnie takim, no, mitycznym. Jest to postać wyższego rzędu i rzecz dzieje się tak samo jak w skandynawskich genealogiach, które mają tam jakiegoś Wodana, prawda, czy jakąś Freję, czy jakichś innych bogów, czy herosów. Czyli tutaj dynastia piastowska zachowuje jakby taką pogańską perspektywę, że grupa krewniacza, która potrafi wziąć wspólnotę i wsadzić ją w swoją perspektywę historyczną i narzucić jej administracyjne porządki, no może się pochwalić bardzo, bardzo starą tradycją, która była, mówiąc brzydko, wyprodukowana właśnie w celu, żeby wyróżnić tę wspólnotę. Nie wiem, czy już za długo nie mówię. Już przekroczyłem. Nie? Jeszcze 2 minuty? Dobrze. No, chciałem powiedzieć, że Franciszek Rabelais, jak Państwo zobaczą w Gargantui i Pantagruelu, wyśmiewał takie genealogie. To kończyło się już, tak krótko mówiąc, średniowiecze i on tworzył taką genealogię, bo oczywiście jak przyszło chrześcijaństwo, to Polacy sobie zrobili, wyprowadzili się od Jafeta, tak jak wszystkie inne ludy, od Trojańczyków, bo trzeba było, jak gdyby genealogia musi zagarnąć wszystkie ważne segmenty kultury globalnej, żeby przez to pokazać, że my też nie jesteśmy gorsi, prawda? Więc myśmy byli potomkami Eneasza również i tak dalej, i tak dalej. Ale zmierzam do tego, że właśnie Franciszek Rabelais śmieje się z tego i mówi właśnie, że to jest taka prześmiewcza wizja również tej polskiej genealogii i tam jest pierwszy pędziwiatr, pierwszy wymyślił wiatr, ten gospów, pierwszy najadł się dosyta i tak wymyśla pierwszy, który puścił bąka. Wszystko było pierwsze i to jest dydaktycznie dobry przykład, bo on pokazuje, że lud dynastyczny gromadził tych wszystkich herosów, którzy byli ważni dla ideologii i dla jak gdyby przedstawienia tej wspólnoty we właściwym świetle w stosunku do sąsiadów, ale również jak gdyby obiecywał przez tych bohaterów, że na niektórych polach działalności będzie bardzo sprawny. No więc Piast jest takim kontraktem za 100 punktów tej dynastii, bo Piast jest herosem urodzaju. I to jest również postać, która pięknie mieści się w takiej mitologii komparatystycznej, indoeuropejskiej. To jest heros, który potrafi, czego dotknie, to rośnie. Zresztą tak jak czeski przemysł, oracz. Oni są oraczami. No i proszę zobaczyć, jak nie wierzyć dynastii, która ma na czele człowieka, który zapewnia dobrobyt ekonomiczny, żywnościowy, a żona jest rzepka. Rebka, żona, prawda? I ona również, ten Piast i rzepka, mają już kończę, bo już nie chcę Państwa męczyć, mają swoje odpowiedniki w prawdziwej, dużej mitologii komparatystycznej, gdzie są postacie herosa, gdzie jest taki hieros gamos, czyli tu patrzę w kierunku księdza, gdzie heroina, która uosabia ziemię, łączy się z herosem, który ma na przykład władcze organizacyjne, wojskowe konotacje i ten związek pozwala jakby stworzyć właściwą wspólnotę. No to nas tworzy Piast i rzepka i dynastia piastowska. Dzięki tej legendzie jeszcze w XII wieku, kiedy się chwiała, to mówiła, chcecie z nas zrezygnować? No to zobaczcie, my jesteśmy panami przyrodzonymi. My gwarantujemy wszystko. Także tak jak u Franków było, nie można było wybierać spoza innego władcę, ale tylko z rodziny tych Reges Trinitis, królów długowłosych. I tak samo u nas trzeba było z tej dynastii piastowskiej. No taka bajka, może nie za ciekawa, ale pożywna. Powiedziałbym, że nie. Pożywna, rzeka jest udana, zaspiewana.
Dziękuję panie profesorze Jacek Banaszkiewicz. Ciąg dalszy na TVP Historia. I oczywiście na naszym kanale YouTube, który rejestrując podaje również do wiadomości wszechświata to wszystko, co się dzieje podczas galerii postaci. To wszystko jest, funkcjonuje. Chcecie państwo sobie odświeżyć pamięć. Wszystko od 2 lat jest do powtórki, że tak powiem. Dziękuję pięknie. Czując się piastowany przez piastuna piasta, nawiążę teraz do stolicy, do społeczności Krakowa, jako miejsca, skąd ta część kultury, którą ja się zajmuję, ten rodzaj piosenki, ten gatunek piosenki, no ma tam swoje gniazdo. Mówię o piosence artystycznej, literackiej, takiej piosence, która ma ważny przekaz tekstowy, istotny przekaz i która jest pięknie zrobiona muzycznie, z niezwykłą starannością i pomysłowością. Proszę państwa, ja co jakiś czas podczas Galerii Postaci mówię, że Kraków ma piwnicę pod Baranami, która wyznaczyła kierunek rozwoju pewnego rodzaju pieśni, pewnego rodzaju myślenia. Stworzyła całą warstwę inteligencji posługującej się kodem piosenkowym wspólnym dla tej właśnie, dla tej wspólnoty, dla tej dynastii twórców i wykonawców pieśni. Bo to jest pewnego rodzaju dynastyczne przechodzenie z pokolenia w pokolenie i to jest coś, co się w sposób niezwykle mały zmienia. Kraków, piosenkowy Kraków, pieśniowy Kraków jest czymś wyraźnym na kulturalnej mapie Polski. Potrafimy to nazwać, na czym polegają elementy tej poetyki krakowskiej. To się zmienia, ale bardzo powoli. Podobnie jak się ma z mitem, jego redefinicją, redefiniowanie mitów oczywiście następuje. Ale rdzeń i sens przekazu zawsze zostaje ten sam. On ma wiązać, jednoczyć, budować wspólnotowość dla celów przetrwania, dla celów przetrwania tej wspólnoty. Dla celów przetrwania sensu w piosence Kraków wymyślił swój sposób przemawiania. W ubiegłym miesiącu była tu przedstawicielka piwnicy pod Baranami. To z piwnicą pod Baranami wiąże się nazwisko papieża polskich kompozytorów. Mam szczęście go znać. To mówię o panu Zygmuncie Koniecznym, który skomponował pierwsze rzeczy. Bo to nie są pieśni, to są rzeczy. Jak res publica, rzecz publiczna, tak to jest res kantoru, rzecz śpiewana, to Zygmunt Konieczny. To jest coś niezwykłego. To jest człowiek, który jako pierwszy potrafił skomponować do tekstu publicystycznego i do każdego innego starożytnego. Coś absolutnie niebywałego. Kanony muzyczne obowiązywały, ale również i nie obowiązywały. Stworzył nowy własny język. I tam się pojawiło wielu innych kompozytorów, niezwykłych. I to jest piwnica pod Baranami. Mieliśmy to miesiąc temu. Ale każda żywotność musi być podparta antytezą. Czymś, co stwarza zagrożenie dla tezy, dla piwnicy pod Baranami. I jest w Krakowie zdrowo, ponieważ jest druga piwnica, alternatywna, która działa na zasadach innych, ale z efektem podobnym, z efektem znakomitym. Ta piwnica nazywa się Loch Camelot. I to jesteśmy znowu w średniowieczu, znowu jesteśmy przy rycerzach okrągłego stołu, gdy idzie o tę nazwę. Loch Camelot powstał stosunkowo niedawno i uosobieniem, takim personalizacją tego Lochu Camelot jest osoba Ewy Korneckiej, znakomitej polskiej kompozytorki, która ma już na koncie, pomimo dość młodego wieku, ponad 1000 kompozycji wykonywanych przez znakomitych artystów. I państwo znacie tę kompozycję, bo wszyscy oglądaliście kabaret Olgi Lipińskiej. Więc ona tam komponowała głównie w tym kabareciku. Poza tym komponując na co dzień dla sceny krakowskiej, dla wybitnych wokalistów o ogólnopolskiej sławie. Więc ten Loch jest wymyślony jako emanacja myślenia Ewy Korneckiej. To obrosło w osoby współpracujące,
Ale o ile piwnica pod baranami to jest za każdym razem rodzaj składanki, czyli kiedy autor wychodzi i wykonuje swoje i schodzi do garderoby, tak w Kamelocie robi się osobne przedstawienie. Reżyserowane, pisane scenariusze, gdzie Kornecka pisze powiedzmy wszystkie muzyki i to ma swój tytuł, Hoduj Hop na przykład, i na to przychodzą ludzie i oglądają to jak spektakl teatralny, bo on rzeczywiście ma bardzo dużo z teatru, ponieważ jest reżyserowany i ma taki całościowy zamysł. To jest jeden z nurtów działalności Kamelota. Drugi to są recitale osób, które Kamelot uważa za osoby ważne. Recitale, czyli solowe wystąpienia, dłuższe takie właśnie koncerty solowe. Mówię o tym tak długo, bo to jest ważne, bo w Lublinie jest Lubelska Federacja Bardów, ale alternatywy nie ma. Co to znaczy? To znaczy, że za chwilę umrze, zdechnie, wyrodzi się, przepoczwarzy się w coś, o czym nie wie. Taka jest groźba po prostu. Kiedy nie ma konkurencji, natychmiast wdziera się stagnacja, za stagnacją natychmiast jest perspektywa. Paczki i piachu. I koniec. Więc ja tu, pokazując inne rozwiązania w innych miastach, coś sugeruję, prawda? Ale Galeria Postaci jest właśnie po to, żeby upowszechniać dobre wzory, a przemilczać wzory złe. Monografie są dobre. System monografii jest dobry, bo dobry jest, ale na monografię każdą kontrmonografia też jest niezła, prawda? Natomiast cała dzieńba świata odbywa się jednak pomiędzy siłami yang i yin, między żywiołem ziemi, a żywiołem powietrza i sferą samą. Tak to już jest. Nie będziemy tego zmieniać. Proszę Państwa, więc była piwnica pod Barnami, a teraz jest reprezentacja lochu Kamelotu. Na zakończenie. Zobaczcie, jak oni to robią. Oni tam mają szkolnictwo artystyczne, oni mają wyższą szkołę aktorską. Artystka, która teraz wystąpi, jest absolwentką PWSD w Krakowie, chociaż to córka znamienitego rodu lekarskiego z Warszawy. Agnieszka Grochowicz się nazywa, proszę Państwa, i jest, oprócz tego, że jest znakomitą śpiewaczką, której Zygmunt Konieczny wypowiada się w samych superlatywach, nie chcę kaleczyć cytatu, ale Zygmunt Konieczny mówi: byłem na recitalu Agnieszki Grochowicz, to jest jedna z najlepiej śpiewających aktorek w Polsce. Jak Konieczny coś takiego mówi, to trzeba uważać. To jest groźne. To znaczy, że Agnieszka Grochowicz jest groźnym przeciwnikiem dla każdego artysty estradowego, a przede wszystkim wzorem. Agnieszka Grochowicz jest artystką kompletną. To znaczy, umie występować, to jest do tego profesjonalnie przygotowane, ale potrafi też świetnie napisać tekst i znakomicie to wszystko skomponować. Ja nie wiem, co ona zaprezentuje za chwilę, ponieważ ja chciałem, żeby ona zaprezentowała tak trochę repertuaru Kamelota, tego, co na co dzień tam śpiewa. O tym wszystkim Państwu opowie, ale przystępujemy do prezentacji. Drodzy Państwo, przy fortepianie usiądzie pan Jarosław Olszewski. A przed Państwem wyczekiwana, znakomita Agnieszka Grochowicz. Proszę Państwa, przyjeżdżamy do Państwa z opowieściami do moich słów i muzyki znakomitych kompozytorów, którzy współpracą mnie przez te ostatnie kilka lat zaszczycili. Zaczynamy od piosenki Skąd jestem z muzyką Ewy. Let's go.
Piosenka no, będzie pewnym odstępstwem od reguły, jako że kompozytor, który ją napisał, jest kompozytorem warszawskim. Muzykę do następnej piosenki napisał pan Jerzy Derfel. Dalej trzymamy się moich tekstów. I tytuł jest Dawno nie było tu pani M. Kim jest ta pani M? Należy się wsłuchiwać. Gdzieś tam po drodze się okaże, o kogo chodzi. Myślę, że
Cóż, przecież mógł to ludzka rzecz. Odnajdzie się więc zagubiona i wszystkie trzy powrócą tu. Wiara, nadzieja, no i ona. Następna piosenka z muzyką Dariusza Szwedy to opowieść o nim i o niej. Być może Państwo takie osoby poznali, być może są Wam nawet bliskie, być może na tyle bliskie, że sami nimi jesteście. Różnie bywa. Smutna piosenka. Oni najlepiej to wiedzą. I gdy
Następnie stała się przyjacielem i następnie
stała się kompozytorem też, który zgodził się napisać właściwie pierwszą piosenkę tej mojej historii osoby śpiewającej, między innymi własne utwory. Dzisiaj to nie będzie ta pierwsza piosenka, którą napisałyśmy. Dzisiaj będzie piosenka Człowiek jak człowiek. Piosenka oparta jest na faktach autentycznych. Żył raz człowiek jak człowiek w świecie, co niczym więcej był jak właśnie światem w pięknie swym i w udręce szukał duszę na wierzbie, szukał czerni w błękicie, plotło się jak opowieść, trzy po trzy jego życie. Szukał gruszek na wierzbie, szukał prawdy na wietrze, pielęgnował jak ogród w swoim szczęściu nieszczęście. Droga była mu Bogiem i drzwi zawsze otwarte, sam dla siebie był domem, a nazywał się żartem. Czasem kogoś ze sobą zabrał na okrągnienie i tak szli gdzieś w drodze, tak ulotni jak cienie. Oh.
spotkanie piosenką napisaną wspólnie z kompozytorem Andrzejem Zalickim, z którym napisaliśmy cały recital, a właściwie dwa. Jest to piosenka, która pochodzi z naszego pierwszego recitalu. Piosenka nazywa się Jak pięknie przemijać w rytmie walca. Napisana z Januszem Grzywaczem,
który jest wspaniałym kompozytorem piosenki literackiej, muzyki teatralnej, muzyki jazzowej, współtwórca legendarnej grupy Laboratorium. I kiedyś poznaliśmy się na FAMie wiele lat temu. Wcześniej tak się złożyło, że moje zupełnie pierwsze teksty trafiły w ręce Jana Poprawy, Jana Wołka i pamiętam, że kiedy Jan już przyjechał, to ja chyba gdzieś uciekłam, bo też tylko w jego ręce miały trafić te teksty. Ale on przyszedł do mnie kilka dni później i powiedział, no ja bym chciał z tobą współpracować, no to mało mnie zemdlałam oczywiście. I to jest jedna z naszych piosenek. Też prawdopodobnie takie rzeczy, jak to mogły się Państwu kiedyś wydarzyć. Co za przyszłość.
Agnieszka Grochowicz. Jarosław Wolszewski, Agnieszka Grochowicz. Bardzo pięknie, dziękujemy. Proszę Państwa, oprócz Agnieszki Grochowicz wystąpiły jeszcze inne panie, w kolejności Izabela Modrzewska. Wystąpiła też Agnieszka Ozon. I panowie profesorowie, profesor Mirosław Stanisław Wrubels, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Profesor Jacek Banaszkiewicz z Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej. Ja się nazywam Jan Konrad. Fundacja, która organizuje to wszystko, nazywa się TUTTI. Korzystamy z gościnności Muzeum w Zamku, który jest naszym partnerem w tych działaniach. Organizowane to jest wszystko z Funduszu Specjalnego Kulturalnego na 700-lecie miasta Lublina i ze środków własnych fundacji, czyli z moich prywatnych pieniędzy. Ale ja świetnie zarabiam. W związku z tym ma się ten gest. Proszę Państwa, sprawdźcie wychodząc, co jest na stoisku z delicjami, z wytworami intelektu i talentu naszych gości. Na pewno są targumy, Biblia aramejska, bo widzę to z daleka. Być może są płyty Agnieszki Grochowicz, nie zdążyłem sprawdzić, ale polecam gorąco. To nie jest łatwo sprowadzić artystę tej klasy do Lublina. Korzystajcie z takich okazji. To wymaga naprawdę pewnego i namysłu, i pewnego rodzaju dyplomacji, żeby oni się zechcieli tutaj pojawić w tej cenie. Ze swoich środków własnych. To rozumiecie tak? To jest uprzejmość pewna historia. Dziękuję wszystkim wolontariuszom, którym jest cała rzesza, na koniec roku wszystkich wymienię. Następne spotkanie 18 sierpnia, proszę Państwa, na dziedzińcu, jeśli pogoda pozwoli, będziemy świętować kolejne 80. urodziny Edwarda Stachury po naszemu, czyli z odrobiną myśli teoretyczno-literackiej na ten temat. Pokażemy też nowe osoby śpiewające jego piosenki, czy też jego literaturę. To przecież nie do piosenek, tylko się ogranicza bardzo często. Następne galerie postaci będą w październiku i w grudniu będzie ostatnia. Proszę śledzić media społecznościowe, jak również media te nasze, lubelskie oficjalne, one patronackie, czyli Telewizja Lublin, Radio Lublin, Gazeta Wyborcza, to są nasi patroni. Oni piszą, anonsują. Może czasami się uda Państwu trafić na taki anons. Niemniej jednak, proszę Państwa też o wsparcie takie PR-owskie, propagandowe. Mówcie o tym swoim sąsiadom, swoim znajomym, że jest coś takiego, że jest to coś pięknego i niedrogo po prostu. Nic nie kosztuje, tylko trochę wysiłku. Przyjść do nas w niedzielne popołudnie, taki fajny, intelektualno-artystyczny. Zapraszam Państwa. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia.